Psalm 26. Dawidowy. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności i zaufałem Panu. Nie zachwieję się. W innych psalmach Dawid przyznaje, że jest człowiekiem grzesznym, że potrzebuje Bożego przebaczenia i prosi o łaskę, ale w tym prosi Boga, aby go sądził. Twierdzi, że jest niewinny i nigdy się nie zachwieje. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki i serce moje. Domaga się, żeby Bóg go doświadczył i zbadał. To ma być bardzo dokładne badanie. Żydzi uważali, że serce jest ośrodkiem najważniejszych myśli, a nerki ośrodkiem uczuć. Także prosi Boga, aby sprawdził wszystkie jego myśli i wszystkie uczucia. Bo mam przed oczyma łaskę Twoją i postępuję w prawdzie Twojej. Nie obawia się takiego badania, jest przekonany, że zawsze zwracał uwagę na Boga, dostrzegał Jego łaskę dla ludzi i postępował zawsze uczciwie, że żył zawsze w prawdzie. Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi i nie chodzę z podstępnymi. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. Ludzie zbuntowani przeciwko Bogu tworzą społeczności, organizują się, żeby się wzajemnie wspierać w czynieniu zła. Dawid unika takich ludzi, nie wystawia się na ich oddziaływanie. Wie, że gdyby przyłączył się do takich ludzi, stałby się w końcu podobny do nich. Umywam w niewinności ręce swoje i chodzę wokoło ołtarza Twojego, Panie, aby głośno śpiewać dziękczynienie i opowiedzieć wszystkie cuda Twoje. Zamiast przebywać we wspólnocie ze złymi ludźmi, koncentruje się na Bogu, na oddawaniu Mu czci, na dziękowaniu Mu i na dostrzeganiu Jego wspaniałości. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Jego marzeniem jest przebywać razem z Bogiem, oglądać Jego chwałę. W 17 rozdziale Ewangelii Jana jest zapisana modlitwa Jezusa. Tam prosi Ojca, żeby Jego uczniowie oglądali Jego chwałę. Nie zabieraj duszy mojej z grzesznikami, a życia mego ze zbrodniarzami. Ręce ich splamione są zbrodnią, a prawica ich pełna jest przekupstwa. Ale ja postępuję w niewinności. Wybaw mnie i bądź mi miłości. Jednak widzi możliwość, że Bóg zaliczy go do zbrodniarzy i prosi go, aby tego nie robił. Unika tych ludzi za życia i nie chce być z nimi po śmierci. Prosi go, żeby był dla niego miłościwy, żeby to, co on uważa za niewinność, uznał za wystarczające, aby go dopuścić do wspólnoty z sobą. Ten psalm również zapowiada Jezusa, choć nie tak wyraźnie, bo tylko Jezus mógł prosić Boga o to, aby go zbadał, aby go osądził i być pewnym, że nie znajdzie w nim żadnego grzechu. Noga moja stoi na prostej drodze. Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. Dawid wie, że idzie drogą, którą wyznaczył mu Bóg i osiągnie to, czego pragnie, będzie z Bogiem. Dlatego już teraz błogosławi go w zgromadzeniach, mówi ludziom o tym, czego od niego doświadczył. Uwielbiajcie Pana, uwielbiajcie Pana, serce dzwony, padnij na kolana, przed Nim utrudzony, utrudzony, utrudzony. On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp padnie w ruch, bo Bóg niezwyciężony, niezwyciężony. Niepojęty w swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, Panu ziemią, Padzie, wszystkie świata strony. Uwielbiajcie Pana. Uwielbiajcie.